widział. Gdzie? Ten siwy, to Kłosiński. Chodź, który? Chodźmy, ścigajmy. Gdzie, gdzie? A to? I co? No i wiesz, ona zingadzała nam, że jest grubą, nie jadła kolego, i żeby on jej dał, ten gruby? Ja, nie, ona nie mówiła tak, żeby jej dał, tylko tak mi mówiła. A ja mówię, słuchaj, ja jestem po obiedzie, no. I ja byłam w tym, na wernisażu w Muzeum Niepodległości, się napiłam na jadłam ciastek, no. A ona na słodko nie lubi, zobacz jaką ona ma dupkę. Która ta czarna? A. Ale dobrze, no ja widzę, ja widzę. Widzę. No zobacz, jak ona ma dupkę, jak moja rączka. No właśnie, tak, ja nie mogę na nią. Ty nie masz dyplomacji, chodź wejdź dalej. To jest ta, tak? Tak, tak, tak. Widzieliśmy, tak. Ale ona tu nigdzie nie jest, teraz ją widzę. Ja też, ja ją przyprowadziłam. To co to od niej chcesz, że ona się podaje za kogo? Ona... Za pluskwę się podaje. Ja nie wiem, ona ma wykształcenie po studiach i ona jest i pisze, ona się z nim zgadała, że ona pisze poezję i że ona... No bo ten facet pisze poezję. I ona ten pisze, on, i no. Ona też pisze. I ona mówi, że jest pewna, ja nie będę jej stawiać obiadu, jak ja już jestem w obiedzie. No. Ja muszę jutro mieć też na obiad, tak? No, tak, no. Tak, no. Daj spokój, no co? Pan do restauracji nie idzie. Zaprosi ją do restauracji. A ja? Zapraszamy panią do restauracji. Ona tak mówiła, żeby zaprosiła nas do restauracji, ale ona mówi, że ją okradli. Tak? Ale z czego? No, powstanie, kiedy się zaczyna, bo ja nie pamiętam. Od dzisiaj chyba od dzisiaj zaczęli, no. Ale w gala, kiedy najlepiej tam iść. A kiedy? Oni krótko mówią ile? Że są, będą, festiwal się zaczął, tak. Muzeum powstaje, festiwal. A jak festiwal się nazywa? Jak się nazywa? Festiwal czego? Powstanie w sierpniu jest przecież. A trzeba iść wziąć program. No, oczywiście. Ale on nie wziął programu. A tam będzie dancing, będzie konsumpcja. Kiedy, o której? Kiedy, o której? Ale to tam, powiedzieli wiadomościach, no, że Muzeum Powstania zaczyna się po prostu festiwal. Festiwal! Ale festiwal. Powstania Warszawskiego. Filmy, dancing. No, ale to są w sierpniu raczej. Tak? On nie lubi Powstania Warszawskiego. 10 dni ma być. Krzycz do Matki Boskiej, krzycz. Patrz, takie to ładne jest. A gdzie jest Matka Boska? Ukraińczyk, on nie lubi. Ten co z tobą gadał. A to jest nasz artysta, to przecież jest ten Kłosiński z filmu Rejs. Nie wiedziałaś? Ja nie znam. Nie oglądałaś filmu Rejs? Nie. Jaki film? Film Rejs, to jest Zdzisław Kłosiński z filmu Rejs. Patrz, on się od niej odsunął. Tak, od kogo? Od niej. Zostawił ją, widzisz, a ona już ma tych... Tak. Nagadują ją. Ale ona miała ukradzione klucze, a ten jeden klucz to jest taki na szyfr, że nikt nie otworzy. Chodźcie, zmytamy go, chodźmy. Słuchaj, czemu nikt nie zna filmu Rejs? Czemu nikt nie zna? Ona nie wie, co to jest film Rejs, powiedz. A ja byłam i kiedyś ja nie pamiętam. Byłam na tym. No bo ona ciebie chce poznać. A ile to lat temu zapoznać było? Siebie chce. Ile to było lat temu? No. No to, ale on reklamuje, prawda, że film Rejs był super. No. Może go dadzą. Tak, dadzą. Jutro w grudniu po południu. Bo ja chodzę na stare filmy. Na stare, tak. Takie... To zaproś tu koleżankę. Gdzie? Na stare na filmy. Na stare filmy przedwojenne z 30 roku. Filantropii, jak to tytuł? Filantropii. No na tym starym filmie. Złodzieje. Tak. Złodzieje i filantropii. Tak, tak. Ja wczoraj byłam na tym filmie. No. Ja chodzę na to stary film. Stary film.
Ale nie wiem, czy ty wiesz, że teraz złodzieje są pod krawatem. To oni byli. No. Oni byli pod krawatem. Skarek. Dobry film, dobry. Mówię ci, że się uśmiecham. No. Ale jak oni rabowali mądrze. Tak? Taka wykształcona, taka... Ale ja ją pierwszy raz widzę. Ale wygląda na niesympatyczną. Ale jaką dupkę ma, zobacz, jak moja rączka. No, no. Ona są do czynienia. Która to jest? Ta czarna. A to czarna, to jest pani Woźnicka z galerii U. To kłosy metro, jak pojedziesz, tam bardzo fajne są wernisaże. Jak ona tu przemawiała, to mnie się wydawało, że my jesteśmy w galerii U. Coś ty, ona no. Nie jest bez pracy teraz i ona tak? Uczy niemieckiego. Ta paski? Ta czarna, cały czas się o niej mówi. To ona jest przyjezdna, ona mieszka w Warszawie, ale jest przyjezdna. Ona nie mieszka. Tak? Tak, 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 tak. To jest jedna z artystek dzisiejszego wieczoru. No tak, tak. Żebyś ty mówiła o tej Ewce, to już o niej, bo tam są te dwie staruszki. To daruj już, nie narzekaj na nią. Ona ledwie zipie, ta Ewka. Ona chodzi jak kaczka. Kaczka, tak. Ale Rysia o niej zawsze mówi, Rysia się w niej podkochuje, czubak. I mówi, moja ukochana, człap, człap. A gdzie ona ta Rysia jest? No Rysia gdzieś pod Wisłą śpi. Naprawdę? Tak. No nie ma tej Rysi ani wczoraj. Wczoraj mogła przyjść na te Melchiory, do teatru współczesnego, dobrze mówię, no. Mogła przyjść i nie przyszła. No. Może chora? Chora, tak. Także nie bój się. Bardzo ładne ptaki, zobacz. Słuchaj, jak można bez studiów lepiej zrobić. No, prawda? No mówię ci, no. Jaka ty mądra jesteś. I posłuchaj, język no. Niemiecki zna i studia ma zrobione i pisze, nie ma taka na kolację. Okulara. Tak. A. Nie ma na kolację. To słuchaj, była kiedyś taka do niej podobna, tylko że grubsza, Marta Boros uciekła do Londynu i ma to polskie Warszawę w dupie. Marta Boros, do niej podobna. No wiesz, taka była piosenkarka angielska, White, coś taka, to w tym stylu. No ale White sobie zarobiła, bo śpiewała, tak jak nie śpiewa, tylko dziaduje pod świętą Anną, to te biedaki też jej nie dadzą, chyba że wysiada. A to Kłosiński, chodź zobaczymy, czy u Kłosińskiego na głowie nie ma trzy.